Dziś środa popielcowa. W czasie mszy świętej uczułam mękę Jezusa w członkach swoich przez krótką chwilę. Wielki post. To sposób szczególny prac kapłańskich. Trzeba iść im na pomoc w ratowaniu dusz. Przed paru dniami napisałam list do swego kierownika z prośbą o udzielenie mi pozwolenia na pewne drobne praktyki na czas postu. Ponieważ nie miałam pozwolenia od lekarza na przyjazd do miasta, więc musiałam listownie załatwić. Jednak dziś środa popielcowa, a ja nie mam odpowiedzi. Rano po Komunii Świętej zaczęłam prosić Pana Jezusa, aby Go natchnął swym światłem, żeby mi odpisał. I poznałam w duszy, że Ojciec nie jest przeciwny tym praktykom, o które Go prosiłam, i że udziela mi swego pozwolenia. I ze spokojem zaczęłam się ćwiczyć w tych praktykach, o które prosiłam. Tego samego dnia po południu otrzymałam list od Ojca i że chętnie mi udziela na żądane praktyki swego pozwolenia. Ucieszyłam się niezmiernie, że poznanie moje wewnętrzne jest zgodne ze zdaniem Ojca Duchownego. Wtem usłyszałam te słowa w duszy. Większą nagrodę otrzymasz za posłuszeństwo i zależność od spowiednika, aniżeli za samą praktykę, w której się ćwiczyć będziesz. Córko moja, wiedz o tym i według tego postępuj, że chociażby to była rzecz najdrobniejsza, ale ma na sobie pieczęć posłuszeństwa zastępcy mojego. Jest miła i wielka w oczach moich.